No, to właśnie mówię, że od tego, że się namnożyło tyle obowiązków w domu, że ja w ogóle wczoraj poszłam przed pierwszą spać, obudziłam się, jeszcze więcej chciała się odciągać mleko, karmić Leosia, a potem się obudziłam o 6 rano i bardzo chciałam spać, ale miałam takie ponagrywanie, żeby już wstać i zacząć robić obowiązki domowe. I sobie myślę, śpię, ale nie mogę zasnąć i dalej sobie czuję, że muszę już zacząć działać. No to wygrzebałam się z tego łóżka. Zaczęłam już działać, wszyscy powstawali i zaczęło nam nagle się skurczać, czas brakować. Adrian dużo szybciej wyszedł z domu już, żeby przygotować auto. Dzwoni do mnie, że auto nie odpala, nie mamy jak jechać, że moja mama nie odbiera telefonu. No i próbowaliśmy do niej, na komórkę nie dało rady. Ja sobie przypomniałam, że ona chyba jeszcze ma nierozłączony telefon domowy. Zadzwoniłam na domowy, tam odebrała. Adrian polecał pożyczyć auto od mojej mamy. To w międzyczasie ja ogarniam tam dzieci. I nagle przychyliła mi się butelka z wodą, która naprawdę była zakręcona. Aż pokazywałam Adrianowi, jak wróciłam, że ona była całkowicie zakręcona, a z niej się wszędzie lała woda posypiona, po łóżko, po panelach. Co dobra, no to posprzątam, to jeszcze zdążymy. Podnoszę Leosia, a on nagle zrobił sobie tak, że poszło wszędzie, przez pampers, po jego ubraniach, po mnie. No to następny czas się kurczy. No i szybko go przebieram, Adrian zdążył przylecieć, wymieniliśmy się, wziął mi Kosia rzeczy. No i wjechaliśmy w na 10.30 pod Kosią. Amen. Amen.